Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania już siódmego odcinka z Jewel on the Grudge. Tak jak mówiłem, ostatnio skończyliśmy, jak byliśmy tam na dole, ta babka nam wyskoczyła i nie wiecie co się działo. No oczywiście wpierdoliłam na twarz, ponieważ popieprzyło mi się sterowanie i dzisiaj stwierdziłem, że zobaczę sobie jak to sterowanie wygląda mniej więcej, jeszcze raz powtórzę i okazało się, że pod klawiszem S miałem przypisane cofanie się do tyłu. Nie używałem tego nigdy wcześniej i dlatego... Nigdy wcześniej. No, w sumie dobrze. Nigdy wcześniej i nie wiedziałem po prostu, gdzie to jest. No, przypisałem, leciałem po kolei ASD. I mi się udało. No, a więc dobra, zaczynajmy. Teraz sobie weźmiemy ten klucz. Zobaczymy, że to jest klucz do klutki. Do klutki! Wow! Będziemy otwierać wszystkie klutki. No i jo, pokaż się, such bitch. Come on me! Dobra, też nadzieję, że się kurwa wyszła. Dobra, dobra, dawaj! O, już nie chcę kontrolować. Ale bry, do tego skrzydło! I co teraz? Spierdolę. Kurwa, to się stało dobrze? Spierdoliłem. I dobra, szybki saving oczywiście tutaj, bo ja nie chcę tego przeżywać drugi raz. Kurwa. Nie, Samara. Samara nie, ja tak nie będę z tobą żył, ponieważ iść... Kurwa, wyłącz ten jebany dzwonek. Dobra, mamy kluczyk. Samara cały czas stęka. A więc idziemy na dusz, bo otworzyć naszą piękną kłódkę. Gdzie jest to kurwa jebane dziecko? Powinno mi już straszyć dawno. Już powinienem się wystraszyć, tylko to się zaraz. Kurwa, przestań. Jeszcze teraz do tego dzwonka to już się tak kontrastuje, że zajebiście, że mam ochotę urwać ci głowę. Ty głupi gnoju! Jakiś problem? Jajek. Ty gnojku mały, już wiem przynajmniej kto dzwoni. O, się obsrałem, Jezu, tego gnoju to zawsze będę się bał. Nieważne co by się działo, Jezu. A, masz zasięg, Samara, ja pierdolę, stękasz od 2 minut. To są kurwa ludzie. O, shit. Już wiem przynajmniej skąd by to dzięki. Ja pierdolę, proszę nie wyskakuj. Okej. Okej. Pierdol się. Yeah. No dobra, to już jest troszeczkę lepsze. Huśtawki się szybciej bujają. Przepraszam. Jebane ręce. A, nie, w sumie nie było najgorzej. Dobra, spare battery. Macie coś jeszcze dla mnie? Tylko mat mi, bro. Dobra, no kurwa, dziwne wrażenie, że ta piłka będzie coś miała w sobie. Tak, widać, ona jest ukryta. Kurwa, to jest głowa? Głupi chujku. Dobra. Jebane flesze, ja pierdolę, epilepsy dostanę od tego gówna. To jest najgorsze w tym. Tamtej długowłosej się nie boję. No choćby co się działo, to się nie wystraszę. To dziecko wystarczy się pokaże, będę patrzył się na nie przez 10 minut. A, okej, tutaj coś wachluje się. Dobra, wejdźmy do środka, Pakler. Pamiętaj, Bartek, że trzeba 2 razy wcisnąć na kluczyk, żeby się otworzyć. Dobrze, użyłeś klucza, ktoś zajebał. Użyliśmy save, save. To jest typowy save spot. Trzeba to zasejwować, ponieważ już teraz dostaniemy w dupala. No jasne, kurwa, stękaj, jestem nieśmiertelny.
Czemu spowolniłem bardzo? O kurwa. Czy widzicie to, co widziałem? Czy widzieliście to? Samara stoi na balkonie i stęka. Ja się zastanawiam, co musiało jej się przydarzyć strasznego, że ona tak przez całe życie musi stękać. Nie wiem, czy spotkała ją straszna śmierć na toalecie. Aha, dobra, potem to wygląda tak samo. I to może jest jedyny dźwięk, który zapamiętała. Takie są moje po prostu podejrzenia. Proszę, żeby to nie było tylko małego gnoja dzwoniącego cały czas w dzwonek, dzwoniącego na gazetę. To było najgorsze, co by mogło w sumie spotkać. Okej, okay. Mamy kanister, jakiś kurwa kanister, jakąś gaśnicę. I want to say, otwarte drzwi za deskami, zajrzymy tam, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, to nie był dobry pomysł, bo nic się nie stało. Ale to jest jedna rzecz, którą mogłem zrobić. Wiecie co? I muszę uważać, bo mam tendencję do tego, żeby mieć najpotrzebniejsze rzeczy i kurwa kupę ślubów na podłodze. O, no i jak powiedziałem, kurwa, bym się odwrócił, a potem był kluczyk. Coś mi mówi, że zaraz coś czuję. Grunt 2-102. Może chipsa? Nie? Okej. You betcha! Oh fuck! A moje serce jest właśnie tutaj. Ty głupie suko. O shit. Nie mogę oddychać, naprawdę. Pierdol się, Samara, Fori. A dobrze się pokazało. Fajnie. Nie mogę oddychać. Dobra, ja. Fuck my life. Że żwernia typowa. Wszędzie butelki. Samara! Nie słyszymy stękania naszej koleżanki. Kurwa, mam dziwne wrażenie, że coś tam było. Jezu, jak się wystraszyłem. To była aktualnie najstraszniejsza rzecz w tym. O! Tej rzeczy, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, 202, tak? Mam sprawdzić 202. Wiecie co? Najpierw to pójdę. Najpierw to pójdę i zobaczę room. Sprawdźmy, gdzie trwa odcinek. Chyba nie mamy już za wiele czasu. O, you bitch! Zobaczmy, jaki jest tutaj. 202. Znalazłem, kurwa, bym minął. A więc okej, okay, lecimy dalej. Otwieraj! Nie wiem, postać tylko jebany list. Nie, kurwa, tylko nie dzwonek, dziecko, get the fuck out. Przepraszam. Mniejsza ozony dźwięk. No dobra, wszystko fajnie, ekstra. What the f... Tak, to nie. Kurwa, to jest kibel? Ale przesrane! I to dosłownie! I te pokapcie nas prześladowałem od szpitala już. No dobra, wszystko fajnie, ekstra. Czekaj, kurwa, koreczki. Mogę kliknąć koreczki? Nie mogę kliknąć koreczki. To niedobrze, to niedobrze, że nie mogę kliknąć koreczki. Dobra, zobaczmy tutaj, nie mogę. Dobra, idziemy dalej.
Zobaczmy szafę. Jak ta sukwa mi wyskoczy z szafy. Jesteś kurwa tak przewidywalna. Co się dzieje? Ja pierdolę! Nie! Ah. Fuck my life! Okej. Okay. Jak widzicie, od razu musiałem spierdolić pod koniec odcinka. Oh fuck, dobra, to był dosyć scary shit. Dzisiejszy odcinek naprawdę był kurwa straszny, fuck my life. A więc dobra, subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie, jeśli chcecie zobaczyć więcej. A moja piękna kanapa. Podnieśmy to długo. Halo, idź do przodu. Podnieśmy to, a ja się z wami już powoli żegnam. Podniosę tylko tą baterijkę. Spotykamy się w następnym odcinku z Joe, na końcu odkryjemy kurwa co siedzi w tej szafie. I mam nadzieję, że się w końcu wyjaśni, kurwa. Co chce od nas Samara? To jest dobra, podniosę baterię. Zapisuję, żeby nie było. I się żegnam. Siemano!